nie wiem jak wy, ale ja zawsze w okresie świąt Bożego Narodzenia, jak one zbliżają się takimi szybkimi krokami, wspominam te czasy, jak byłem dzieckiem i jak babcia robiła rewelacyjne ciasto drożdżowe. Dlatego dzisiaj postanowiłem się podzielić z wami tymi wspomnieniami. Przygotujemy warkocz cynamonowo-migdałowy. Będzie to warkocz na cieście drożdżowym z dodatkiem masy migdałowo-cynamonowej. Zaczniemy od ciasta drożdżowego. Mąkę oczywiście przesiewamy. Wtłaczamy powietrze do mąki, wtedy ciasto będzie bardziej puszyste. Pokruszę drożdże, zasypię je cukrem. Przez chwilę niech postoją, zaczną się rozpuszczać. W międzyczasie podgrzeję mleko. Mleko nie może być za gorące. Temperatura około 40 stopni, 35 ma być delikatnie ciepłe. Cukier utrę z drożdżami. Może od razu dodam cukier wanilinowy, bo później mogę o tym zapomnieć. Podczas mieszania już widać, jak drożdże zaczynają się robić coraz bardziej wilgotne. Dodam trochę ciepłego mleka. Wymieszam wszystko. Do mleka, drożdży i cukru delikatnie wrobię mąkę. Nie za dużo. Chodzi o to, żeby tylko zrobił się roszczyn. Roszczyn przykryję ściereczką, odstawię na jakieś 15-20 minut i dopiero później zacznę wyrabiać ciasto drożdżowe. Roszczyn już jest wyrośnięty. Mogę zacząć dalej działać z ciastem. Dodam szczyptę soli, żółtka i mogę zacząć wyrabiać ciasto. Składniki już się mi zaczynają łączyć. Dodam roztopione masło. I teraz już bardzo intensywnie wyrabiamy ciasto do momentu, aż zacznie się nam odklejać od rąk i od miski. Przesypię tylko delikatnie mąką i odstawię do wyrośnięcia. Ciasto odstawiam i obserwuję. Do momentu, w którym podwoi swoją objętość, wtedy zaczniemy pracować nad nim dalej, a w międzyczasie przygotujemy masę cynamonowo-marcepanową. Oczywiście z marcepana, ale pięknie pachnie migdałami. Migdałów, które zmielę, można zrobić to oczywiście w zwykłej maszynce do mielenia mięsa. Ja zrobię to w młynku do mielenia zbóż. Pięknie, poszło nam bardzo szybko. Włączę marcepan pod maszynę, niech się już wyrabia. Musi być bardzo plastyczny. Dodam do niego zmielone migdały. Cukier puder. Oraz białka, które zostały od ciasta drożdżowego. Tak naprawdę w masie brakuje już nam tylko dwóch składników. Oczywiście cynamonu, którego w tym przepisie nie może zabraknąć. I naprawdę go nie żałujemy. I rumu. Masa już jest gotowa. Będzie się nam bardzo ładnie ją smarowało. Ciasto wyrosło bardzo ładnie. O. Musimy je sporo rozwałkować. Chodzi o to, żeby było bardzo cieniutkie i miało kształt prostokąta. Staramy się tak to zrobić, żeby ciasto na całej płaszczyźnie było równe. Myślę, że wystarczy. Rozkładamy nasze nadzienie. I zaczynamy zwijanie. Wyrównuję nadzienie w środku, w cieście, żeby miało wszędzie porówno. Tak zwinięte ciasto podzielę na trzy części, z których za chwilę będę zwijał warkocz. Na papierze do pieczenia umieszczę warkocz wzdłuż blaszki. Nasz warkocz posmarujemy delikatnie białkiem i dość obficie
posypiemy płatkami migdałów. Tak przygotowany warkocz nie wstawiamy od razu do piekarnika. Odstawiamy na jakieś 25 minut maksymalnie, żeby ciasto, tak fachowo się mówi, nagarowało, delikatnie urosło. Dopiero wtedy wstawiamy ciasto do piekarnika. O, widać, jak już nasze ciasto delikatnie urosło. Piekarnik, który mam nagrzany do temperatury 180 stopni, wstawiam do niego nasz warkocz na około 40 minut. W całej kuchni unosi się taki zapach, że jestem pewien, że nasz warkocz jest już upieczony. Zostanie już nam tylko posmarowanie go miodem i będziemy mogli cierpliwie czekać na to, aż spróbujemy pierwszy kawałek. Bo pamiętajmy, że ciasta drożdżowego nie można jeść na gorąco. Jest. Na jeszcze gorący warkocz położymy taką delikatną warstwę miodu. Miód rozpuszczę w mikrofalówce, żeby był płynny i żeby dał mi się łatwo rozsmarować na warkoczu. Wygląda bardzo ładnie, pachnie też bardzo apetycznie. Na pewno nie będzie tak dobry jak warkocz, który przyrządzała moja babcia, ale myślę, że ten też będzie smaczny.